Miniony weekend Wisła stała się polską stolicą muzyki country. Wiślaczek Country to impreza, której nie mogłoby już zabraknąć. Do głowy nam nie przychodzi, żeby z tego zrezygnować, bo Wiślaczek Country to gwarant naprawdę dużej ilości uczestników, takich fanatyków, ale w tego pozytywnym słowa znaczeniu. Świetnie, cieszymy się, że to ta impreza i jak wiele innych też w naszym mieście przyciąga mnóstwo osób. Wiślaczek Country trafił do Wisły 20 lat temu i jak widać ma się dobrze. W 99 roku przyjechałam tutaj po raz pierwszy do burmistrza Wisły, to nie sądziliśmy, że impreza tak się rozrośnie. Skromni kantrowcy przyjechali i poprosili, czy może udostępni im amfiteatr. No a później z roku na rok było coraz więcej ludzi, coraz więcej stoisk, coraz więcej motorów. Wiślaczek nie był jednorodnym festiwalem, tylko zawsze ewoluował. A jak to jest z muzyką country, o to zapytaliśmy Tomasza Szweda, piosenkarza country prowadzącego Wiślaczka. Gdzieś ta muzyka jeszcze pobrzmiewa w Polsce. Najlepiej było w latach 80. Wtedy to była tęsknota za wolnością, za takim amerykańskim życiem i wtedy było bardzo dobrze, a teraz różnie. Wiślaczek Country to impreza nie tylko dla sympatyków tego typu klimatów. Tutaj przyjeżdżają ludzie wolni, jak się dowiedziałam przed momentem. Ludzie, którzy uwielbiają muzykę country, ludzie, którzy uwielbiają dobrze się bawić. No i widzę też mnóstwo mieszkańców, także wszyscy ci, którzy chcą miło spędzić ten kantrowy weekend w Wiśle. Oficjalne otwarcie Wiślaczka miało miejsce w sobotę, ponieważ była to 20. jubileuszowa edycja, nie zabrakło tortu, podziękowań i życzeń. Po części oficjalnej przyszedł czas na dobrą zabawę przy dźwiękach muzyki country. Licznie zgromadzoną publiczność w wiślańskim amfiteatrze w klimat dzikiego zachodu wprowadził zespół taneczny. Z czasem i sami uczestnicy postanowili trochę się poruszać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.